Witajcie kochani, szósty film z serii. Dzisiaj zajmiemy się tematem gniazd zewnętrznych. Zapraszam do oglądania. Może zacznijmy od takich gniazd najmniej oczywistych, a mianowicie gniazda w podbitce. U mnie będą w dwóch miejscach, dokładnie tutaj i tutaj. Po co gniazda w podbitce? Odpowiedź jest bardzo prosta, po prostu do ozdób świątecznych. Do niczego więcej one nie będą służyły. Jak już jesteśmy przy ozdobach świątecznych, to gniazdo z przodu budynku, gdzieś w okolicy drzwi wejściowych. Oprócz tego, że właśnie na święta będzie można wykorzystać, jeżeli jakąś ozdobę będzie się chciało postawić przed domem, taką świecącą, ale do tego to gniazdo również będzie nam na pewno służyło do podłączenia kosiarki, nie wiem, jakiegoś odkurzacza czy innego sprzętu elektrycznego. Tutaj mam bok domu, jednocześnie wejście do kotłowni. Na pewno będzie się tu gdzieś znajdowało jakieś gniazdo, prawdopodobnie i przy wejściu, i tutaj bliżej, gdzieś tu narożnika domu, ponieważ ja tu będę miał też miejsca postojowe dla samochodów, więc takie gniazdo będzie do podłączenia np. myjki ciśnieniowej, odkurzacza czy jakichś tam innych sprzętów. Temat werandy omawiałem w poprzednim filmie, nie będę się więc powtarzał. Pamiętajcie tylko o puszkach do elewacji, dokładnie takich. To jest naprawdę niezbędna rzecz. Zapomnijcie o montażu na ślimaki, ponieważ te gniazda powyrywacie, ale to też mówiłem w poprzednim filmie. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wykorzystacie kilka pomysłów. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.